Dzień dobry kochani, nazywam się Magdalena Nieć i jestem współreżyserką filmu Detektyw Bruno. Organizatorzy poprosili mnie o kilka słów, które myślę mogą wam co nieco zdradzić, o czym jest ten film. Więc pierwsze słowo, z którym kojarzy mi się nasz film, dotyczy przedmiotu. To akurat będzie bardzo proste, ponieważ korzystam z niego, nagrywając dla was tę wiadomość. Jest to telefon. Telefon jest źródłem informacji, metodą komunikacji. Spędzamy z nim coraz więcej czasu, czy nie za często. Myślę, że detektyw Bruno namówi was, jak inaczej można spędzać fajnie czas w mieście na przykład. Nie muszą to być wakacje i plaża i piasek i morze. Wszędzie może być fajnie. Drugie pytanie dotyczy koloru. Detektyw Bruno kojarzy mi się z kolorem błękitnym. Dzisiaj jestem na planie innego filmu, mam piękne błękitne niebo nad sobą, a błękit to spokój, to pogoda, a nasz film jest właśnie taki. Świetnie się przy nim zrelaksujecie. Ostatnie pytanie dotyczyło słowa. Z jakim słowem kojarzy mi się detektyw Bruno? I tu jestem pewna, że chodzi o przyjaźń, ponieważ jest to słowo, które mówi o ludziach, o relacjach, które w naszym życiu są bardzo ważne. Chciałabym, żebyście mieli przyjaciół i żebyście sami byli ludźmi, na których można liczyć, którym można ufać, którzy po prostu są świetnymi przyjaciółmi. Kochani, zapraszam publiczność kina dzieci na wspaniały film Detektyw Bruno. Jestem pewna, że będziecie się wspaniale bawić. Pozdrawiam was serdecznie. Magda Nieć. Hej!